Witam Was serdecznie, moi drodzy, w serii z cytatami. Na dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny, moim zdaniem, bardzo wartościowy, że posłuchajcie. Edukacja to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć. Gilbert Kate Chesterton. I teraz, moi drodzy, znacie swoich nauczycieli? Wiecie, kim oni są? Co sobą reprezentują, co w życiu dokonali. No kurczę, ja jak sobie spojrzę przez pryzmat lat wstecz, no ja większość tych ludzi no, nie znałem. Czy moi rodzice ich znali? Szczerze wątpię. Także nie wiemy generalnie, kto wychowuje nasze dzieci, kto uczy, kto je uczy, kto je naucza. To jest dosyć ciekawe. Druga sprawa to taka, że ci ludzie, których ich nie znamy w większości przypadków, uczą nas rzeczy, które nas nie interesują. I to jest jeszcze większy problem. No i teraz, jak mamy z chęcią chodzić do szkół, skoro uczą nas ludzie, których nie znamy, rzeczy, których nie chcemy wiedzieć? Bardzo ciekawy cytat. I teraz, moi drodzy, ja Wam powiem przez siebie. Dzisiaj, jak tworzę jakieś firmy, jak buduję markę, jak buduję domy, to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jacykolwiek amatorzy byli w moim otoczeniu. Nie ma takiej opcji. No bo wyobraźcie sobie, żebyście zatrudniali ludzi niekompetentnych albo średniej klasy do budowy domów. Albo do tego, żeby przygotowali motorycznie piłkarzy. Albo żeby... No nie, no to jest nierealne. Muszą być zawsze najlepsi eksperci. No i ja już od jakiegoś czasu zrozumiałem, odkryłem to, że żeby osiągać niesamowite rzeczy, no musisz się otaczać najlepszymi z najlepszych. I teraz przełóżmy to na szkołę. No kurczę, tam nie mamy wyboru. Tam jesteśmy zmuszani do tego, żeby chodzić do szkoły, czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba, do ludzi, których tak naprawdę nie masz żadnego wyboru, żeby sobie wybrać nauczyciela z polskiego, wybrać sobie nauczyciela z matematyki. Nie masz takiego wyboru, jesteś zmuszony do nauki przez osoby często niekompetentne. I teraz niekompetentne pod takim wrażeniem, że są nauczyciele, którzy nie mają po prostu daru przekonywania. Są nauczyciele, którzy nie mają sobie pasji. Są nauczyciele w sobie tacy, którzy nie potrafią przekazywać wiedzy. I teraz dlaczego my musimy chodzić do szkół, w których ta wiedza jest sprzedawana nieefektywnie? I teraz jeden problem to jest taki, że dużo nauczycieli, oczywiście nie wszyscy, bo są tacy, którzy potrafią, ale spora część niestety nie. Dlaczego jest tak, że nie możemy sobie ich wybrać? Dlaczego jest tak, że jesteśmy zmuszani do nauki rzeczy, których nie lubimy? I teraz, moi drodzy, ja pamiętam, że na przykład lektur z języka polskiego ja po prostu nienawidziłem. Jeżeli chodzi na przykład o Pana Tadeusza, Lalkę, Chłopów, no kurde, no to była jakaś masakra, bo mnie to po prostu kompletnie nie interesowało. Gdyby ktoś mi dał do przeczytania, no nie wiem, książkę Agassiego, gdyby dał mi do przeczytania książkę jakichś tenisistów, tak to przeczytałem, to wciągnął. Nie zraziłbym się do czytania. I teraz zobaczcie, jaki w ogóle problem jest niesamowity, że młodzież nie czyta żadnych książek. Teraz dlaczego tak jest, jak się zapytacie swoich dzieci, dlaczego nie czytają książek? Bo jak ktoś im każe czytać, no nie powiem bzdury, ale takie książki, które nie są skonstruowane dla młodych ludzi, których ich nie ma inspiracji, pasji, motywacji, nie ma tam ich idoli, no tak oni to mają się za to brać. To jest nierealne. I teraz największym hitem jest to, jak młody człowiek, do młodego człowieka trafi książka w wieku, nie wiem, 16-20 lat, jakaś fajna, to dla młodych ludzi to jest odkrycie, że to jest niesamowite, że kurde, taka dobra książka, że taka niesamowita historia, że taka fajna. Bo jak się uczy starych, betonowych rzeczy w szkole i nagle masz jakiś kawał historii fajnej, opartej na autentycznych historiach, no to kurde, mówisz wow! Teraz dlaczego nie pozwolimy dzieciakom uczyć się z takich materiałów, z jakich chcą się uczyć? Jeżeli kogoś fascynuje piłka nożna, niech czyta literaturę piłkarską. Jeżeli kogoś interesuje plastyka, no niech się uczy o tej plastyce. Dlaczego zmuszamy do czytania rzeczy młodych ludzi, których nienawidzą? Teraz i tak nie wbijemy tej wiedzy. I tak nic nie wskuramy, jeżeli młody człowiek nie będzie chciał.
Także moi drodzy, jakbym przełożył to na swoją działalność, na to, co ja robię, to nie ma prawa taki model, jaki jest w szkole, żeby u mnie funkcjonował, bo tak jak powiedziałem, otaczam się tylko najlepszymi ekspertami, nie ma mowy o przypadkowych ludziach, z którymi współpracuję, a już totalnie nie ma mowy o tym, żeby ktoś mnie zmuszał do robienia rzeczy, których ja nie chcę robić i tak się już nigdy nie wydarzy. Także ten etap szkolny przeszedłem, przeżyłem, ale jakby mi ktoś dzisiaj powiedział, a wiesz co, Dawid, a może wrócisz do szkoły, żeby siedzieć w ławce, uczyć się. Nie ma takiej opcji. I teraz, moi drodzy, nie ma takiej opcji, bo ja już mam zupełnie inny stan umysłu i ja wiem, jak bardzo to jest nieefektywne. Gdybym teraz był młody i ktoś by mi kazał i miałbym swoją mentalność, to uciekałbym stamtąd. Nie byłoby opcji, żebym tam siedział, bo niestety wolałbym wrócić do domu i czytać książki ludzi najwybitniejszych na świecie, ze wszystkich dziedzin. Bo sposób, w jaki przekazywana jest wiedza o tych najwybitniejszych, jest nieprawdopodobna, jak dużo pasji tam jest, energii, inspiracji, niezależnie od dziedziny, jaką byśmy przerabiali. I tutaj mogę wam polecić, moi drodzy, najlepszą stronę na świecie, tak mi się wydaje, którą sam odkryłem, to TED.com. I tam, moi drodzy, najwybitniejsi z całego świata tworzą szkolenia z każdej dziedziny życia. I teraz ja uważam, że przyszłość edukacji będzie wyglądała tak, że będziemy oglądać 20-wykład z takiego TED-a, gdzie najwybitniejsi ludzie na świecie będą opowiadać o muzyce, matematyce, przedsiębiorczości, szczęściu, każdej dziedzinie życia, po czym będzie się omawiać ten film z nauczycielem. Także ja wierzę, że tak będzie wyglądała przyszłość edukacji, że to najwybitniejsi ludzie tego świata będą uczyć następne pokolenia, jak żyć, jak się doskonalić. I to jest, moi drodzy, przyszłość. I teraz bardzo bym was prosił, żebyście się podzielili swoją opinią na ten temat. Jak wy uważacie, że powinna wyglądać edukacja? Robimy to wszystko po to, żeby zrewolucjonizować system edukacji i wierzę, że razem możemy tego dokonać. Do zobaczenia.